Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Michał, a dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia testu bezprzewodowego zasilanego baterią pistoletu do farb marki Parkside. Zestaw, który możecie kupić, ten akurat nie zawiera dodatkowej baterii. Zasilany jest baterią 20 V z serii. To jest taka seria Parkside 20V Team. Baterie te pasują do sprzętów przeróżnych, zasilanych właśnie albo jedną, albo dwiema bateriami. Możecie zobaczyć na moim kanale test agregatu z Biedronki. Żeby zobaczyć, jak on się sprawdza, zapraszam. Pojawi się w lewym górnym rogu karta do tego filmu. A dzisiaj zobaczmy, co Parkside nam oferuje. W walizce znajdziemy pistolet ze zbiornikiem 1200 ml. Miarkę do pomiaru lepkości farby. Szczoteczkę do czyszczenia dyszy oraz dwie dodatkowe dysze do różnych farb. Mamy też super sitko do przecedzenia farby. Fajna sprawa. Oraz wymienny filtr, taki filcowy, który znajduje się pod tą pokrywą. W przypadku mocnego zanieczyszczenia możemy sobie ten filtr tu wymienić. A, przepraszam, jest jeszcze jedna dysza schowana, czyli tak naprawdę mamy dodatkowe trzy dysze. Szukam, ale one nie są opisane na wierzchu, jakie są średnice. Będziemy mogli tylko sobie, że tak powiem, porównać otwory, a pewnie w instrukcji jest to opisane. Tu odłożę. Oczywiście instrukcja, jak to w Parkside, zawsze schowana w kieszonkę w walizce. W zestawie znajdziemy 4 dysze od 1,5 mm do 2,6 mm. Dodatkowo jest jeszcze iglica też do czyszczenia tych dysz. I cóż, z wyposażenia to tyle. Duży zbiornik 1200 ml. Ta rureczka, oczywiście ona się przekręca do malowania sufitu w tej pozycji, do malowania ścian, rurka do przodu. Rękojeść jest gumowana, bardzo dobry chwyt. Mamy już zamontowaną tutaj jedną dyszę. Niestety nie wiem, jaka to jest średnica, bo nie są opisane. Ale możemy ją porównać do tych, które są w zestawie. I to jest, słuchajcie, największa z nich, czyli o średnicy 2,6 mm. Test pistoletu zaczniemy od gruntowania. Dlatego też ja założę najmniejszą z tych dysz. A
a przy kolejnym teście już z farbą będziemy zakładać największą. Tak, żebyśmy też sobie sprawdzili, jak one się zachowują. To dysza nie doszło mi do końca. Ustawienie tego motylka definiuje nam, jaki będziemy mieć strumień farby czy gruntu. Ustawienie poziome powoduje, że strumień będzie pionowy. Skręcenie go pod kątem mamy strumień okrągły do malowania narożników i pionowy. Pionowe ustawienie powoduje nam to, że ten strumień jest farby poziomy. Regulacja ilości podawanej farby lub gruntu jest taka prosta. Mamy śrubę pod spustem, którą wkręcamy lub odkręcamy. Wtedy reguluje nam się głębokość, na jaką ten spust możemy wcisnąć. Maksymalny czas, maksymalna lepkość farby, którą możemy natryskiwać tym urządzeniem, to 70 din. Co to oznacza? Oznacza to, że do tego kubeczka wlewamy farbę i ona ma nam wypłynąć z tego kubka nie dłużej niż przez 70 sekund. Jeżeli to będzie 70 sekund, czy ponad 70 sekund, musimy taką farbę rozcieńczyć. Na początku przetestujemy gruntowanie tym urządzeniem, więc grunt ma bardzo małą lepkość i zobaczymy, jak sobie radzi. Następnie będę próbował nanieść tym urządzeniem farbę akrylową do ścian i zobaczymy, jak nam się sprawdzi. Do gruntowania używam gruntu zmieszanego z wodą, tak żeby powierzchnia ścian mi się nie zeszkliła. Dlatego mieszam grunt w połączeniu 50 na 50 z wodą. Do zasilania użyję baterii 4 amperogodzinnej. Myślę, że taki zestaw też nie jest zbyt lekki. Waga takiego zestawu z napełnionym zbiorniczkiem i baterią 4 ampery to niemalże 3 kg, 2,74. Zobaczmy, jak takie urządzenie Parkside'a radzi sobie z gruntowaniem ścian. Podaje mi troszeczkę za dużo tego gruntu, dlatego odkręcam nakrętkę pod spustem.
Jak widzicie, gruntowanie idzie dosyć szybko. Niestety pojawia się taki efekt plucia w momencie ponownego startu maszyny. Jest to spowodowane tym, że w zbiorniku zbiera się ciśnienie, a jest to niestety dosyć rzadka farba, więc ten trzeba uważać. Tu już mi się zrobił zaciek, więc no jest tu mankament taki. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli startujemy, najpierw musimy gdzieś w bok nacisnąć, żeby nie nachlapało nam na ścianę. Zobaczymy, czy taki sam efekt pojawia się przy gęstszych farbach. Ja gruntuję dalej i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Moi drodzy, dwa słowa podsumowania na temat tego sprzętu. Co do samej pracy, bez uwag. Działa zgodnie z założeniami producenta. Rozpyla farbę o lepkości 70 din. Dla porównania Niteo z Biedronki ma tą lepkość 60 din. Natomiast praca jest zbliżona, tak? Bardzo podobnie się pracuje, tu oczywiście na plus, że nie ciągną nam się przewody, natomiast na minus waga sprzętu z baterią. Co do jakości, prawidłowo dobrana farba czy lepkość farby powoduje, że fajnie się ją nakłada, natomiast krycie, wiadomo, farba jest rozcieńczona znacznie, więc krycie ścian, szczególnie jeżeli mamy płytę, karton, gips albo ciemniejsze farby pod spodem,
powoduje to, że to krycie jest słabe. Wydajność, no słuchajcie, ja nie będę was oszukiwał, ten pokój musiałem się wspomóc wałkiem, żeby go pomalować, ponieważ no, musiałbym chyba malować na 4 czy 5 razy, żeby go pomalować. Ta ściana zostaje, ponieważ tu będzie położony tynk, taki beton architektoniczny i już teraz was zapraszam, żebyście zasubskrybowali kanał, zobaczycie w jaki sposób ten tynk będzie kładziony, bo to nie będzie po prostu tak z wiadra robiony, tylko będziemy sami go tworzyć. Wracając do Parkside'a, czy polecałbym jego zakup? Tak, jeżeli zależy wam na gruntowaniu, szybkim gruntowaniu ścian, czy pomalowaniu, czy mebli ogrodowych, czy jakichś małych aranżacji drewnianych za pomocą na przykład bejcy wodnej. Jak najbardziej spoko, do gruntowania rewelacja, szybko i przyjemnie. Jeżeli zamierzacie pomalować nim pokój w jakimś tam kolorze, no to trzeba by było się zastanowić. Przy ciemnych farbach pewnie to krycie byłoby ok. Ewentualnie, jeżeli macie pokój pomalowany, czy ścianę pomalowaną na biało i chcecie ją tylko odświeżyć, pewnie też to zda egzamin. Serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmie.